Rozkład tygodniowy na następny tydzień od poniedziałku 6 do niedzieli 12 grudnia. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów. Na moim czytaniu z kart Tarota na cały tydzień. Zobaczymy, co karty Tarota powiedzą, przemówią, jakie wskazówki dadzą i jakie ważne sprawy wydarzą się w następnym tygodniu. Witam nowych widzów, którzy znaleźli mój kanał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, byście powiadomieni byli o każdym nowym wideo. I proszę również o komentarze i lajki z kciuczkiem w górę. Zapraszam wszystkich na wróżby prywatne. Wróżby prywatne oczywiście odbywają się ze mną osobiście. Wróżby indywidualne opierają się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach i konkretnych pytaniach do Waszych problemów. Są dlatego dokładne, wchodzą w głęb Waszych spraw. Zapraszam serdecznie, mój e-mail do kontaktu ze mną znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Dobrze, przyglądnijmy się, kochani, co mówią karty Tarota. Tutaj w podłożu kart już jest tematyka pieniędzy. Dziesiątka monet, kochani, czyli pieniądze, które do Was idą. Może nowe umowy, może nowa, dobra jakaś, nie wiem, sprawa, projekt, pomysły, gdzie spełni się Wasze marzenie finansowe. Lepsze finanse, 10 monet. 10 monet jest oczywiście najlepsza karta finansowa. Jeśli pytacie jednak o związek, to sprawy związku bardzo stabilne, no szczęście, powiedzmy sobie, dobra pasa w związku, jak i również zawodowo-finansowa. Więc bardzo ciekawy temat już na dnie kart i przyjrzyjmy się, kochani, co pokaże każdy dzień. Poniedziałek to cesarzowa. Cesarzowa to piękna kobieta, dobra matka, opiekunka, dobra żona, także starajcie się tutaj opiekować swoją rodziną, swoimi dziećmi, swoim partnerem, swoimi sprawami również bardzo, bardzo dokładnie w poniedziałek. Bądźcie również w poniedziałek piękne, zadbane, pięknie ubrane, eleganckie, kobiece, ponieważ karta cesarzowej mówi również o pięknej kobiecie. Być może, jeśli macie czas, oczywiście w poniedziałek idźcie do fryzjera, do kosmetyczki lub coś sobie pięknego kupić. Myślcie o sobie, o swojej kobiecości, zróbcie coś dla siebie, zadbajcie o siebie, o swój wygląd zewnętrzny. Cesarzowa to oczywiście piękna kobieta, więc podobacie się być może mężczyznom, być może, no nie wiem, jakimś przyjaciołom, współpracownikom tutaj lub w rodzinie po prostu macie dobrą pozycję matki. No, cesarzowa oczywiście troszczy się o wszystko. Także zatroszczcie się o siebie i o swoje otoczenie, prawda? Żeby wszystko było też zadbane, estetyczne. We wtorek karta troszkę niepokojąca, ponieważ jakiś złodziej, kochani, jakieś kłamstwa, jakaś tutaj karta, która mówi o oszustwie, o złodziejstwie. Jakiś złodziej, jakiś oszust, jakieś tutaj sprawy, które są zakłamane, być może zdrada, być może jakaś ucieczka przed wyjaśnieniem spraw, problemów. Tutaj jest sytuacja, gdzie ktoś nie chce z Wami spraw wyjaśnić. Ucieka wręcz, nie wiem, czy Was skrzywdził, obraził, coś Wam ukradł i ucieka wręcz przed wyjaśnieniem tego problemu. Tutaj uważajcie również we wtorek, żeby Wam coś nie zostało ukradzione, po prostu jakiś złodziej, tak, który Wam coś może ukraść torebkę, portmonetkę. Uważajcie, gdzie kładziecie swoje sprawy, uważajcie po prostu we wtorek. Także uważajcie również na jakieś kłamstwa, intrygi, oszustwa, żeby Was nikt nie oszukał, na przykład, nie wiem, gdzie jesteście w banku, czy załatwiacie różne sprawy, czy podpisujecie umowy. Uważajcie, żeby nie było żadnych kruczków, gdzie ktoś chce Was oszukać. Patrzcie na pieniądze, czy ktoś Wam dobrze wydaje. Jeśli jesteście w jakiejś podróży, uważajcie po prostu na swoje rzeczy, na pieniądze, na torebkę, na torbę. Także zwróćcie tutaj uwagę, ponieważ tutaj jakimiś triksami może ktoś Was oszukać. Ta karta mówi o jakimś triksiarzu, o jakimś zakłamanym człowieku po prostu, kto chce Was po prostu oszukać, okłamać, wykiwać, tak? Chce tutaj triksować z Wami. Ta karta to jest też karta zdrady, kochani, więc uwaga, no zwróćcie uwagę, troszeczkę popatrzcie, zaobserwujcie, czy Wasz partner, czy Wasz mąż nie zdradza Was i nie ucieka, nie robi jakichś triksów, nie robi jakichś uników przed wyjaśnieniem spraw. Także tutaj proszę być we wtorek uważnym na różne jakieś oszustwa, różnego typu oczywiście. Uwaga, w środę być może jakaś kłótnia, tutaj rozpychanie się łokciami, kłótnia, jakieś, nie wiem, jacyś konkurenci, jakieś tutaj towarzystwo, być może współpracownicy, przyjaciele, ludzie, znajomi, gdzie możecie prowokować się nawzajem, mieć kłótnie, sprzeczki, dyskusje, lub to po prostu karta konkurencji. Jeśli w następnym tygodniu, nie wiem, walczycie o jakąś ważną pozycję w pracy, idziecie na rozmowy kwalifikacyjne lub na rozmowy z szefem o awans, o lepsze finanse, urlop, tu uwaga, ponieważ jest dużo też konkurentów, być może intrygantów, być może jakichś tutaj rywali, którzy również walczą, tak, o swoje sprawy, więc jeśli macie szczególnie rozmowy o lepsze kontrakty, tak, to proszę uważać, ponieważ są jeszcze inni, którzy też się starają, nie jesteście jedynymi. Więc tutaj uwaga, no szczególnie jeśli wysłaliście podania o pracę, to liczcie się z tym, że jeszcze więcej osób, być może z lepszymi kwalifikacjami lub równie dobrze wykształconymi, jest na to miejsce. Tutaj oczywiście no, w jakiejś rodzinie czy w zespole pracowniczym uwaga na kłótnie, nie zwracać uwagi na prowokacje, nie dać się prowokować, zostać spokojnym, rozważnie, roztropnie argumentować swoje racje czy swoje argumenty, dawać spokojnie i nie próbować po prostu ani się kłócić, wykłócać, nie pchać łokciami, nie walczyć po prostu za wszelką cenę, ponieważ tutaj są ewentualne jakieś sprzeczki w środę. W czwartek, kochani, 9 monet. I tutaj zobaczcie, od czwartku zaczyna się jakaś dobra pasa. Mówiłam, że tematem jest 10 monet, czyli w czwartek jest już 9 monet, co w ogóle tematem tego czytania jest 10 monet, czyli apogeum. No jakaś dobra pasa, więc tutaj od czwartku zaczynają się jakieś dobre sprawy finansowe, jakieś dobre, być może umowy, no nie wiem, zarobki, dostaniecie pieniądze, nie wiem, wygracie coś, może zagrajcie w coś, może w coś wygracie. No i tutaj jeszcze, kochani, jest oczywiście, jeśli dla wszystkich tych, którzy pytają o związek, no to zaczyna się w czwartek coś stabilnego, jakaś stabilizacja. Oczywiście może być to stabilizacja finansowa, stabilizacja zawodowa, polepszenie spraw finansowo-zawodowych, ale również może to oznaczać stabilizację w relacji Waszej emocjonalno-miłosnej. Więc szczęście w miłości, rozkoszujcie się po prostu dobrą pasą i no, może tak jak mówiłam, jakaś wygrana, jakiś dobry tutaj, dobra pertraktacja, dobra umowa, zawarcie dobrych umów, przypuśćmy, nie wiem, czy bankowych, czy sprzedaż, kupno domu, wynajem domu, no po prostu jakaś dobra tutaj oferta, dobry deal i tak dalej. W piątek sąd ostateczny mówi o tym, o wyjaśnieniu jakichś spraw starych z przeszłości i o tym, by zamknąć za sobą te sprawy, które tam, przypuśćmy, Was obciążały, jakieś były negatywne, wyjaśniamy, wyrzucamy, odcinamy, zapominamy o nich i naradza się coś nowego. Czyli tu jest zmartwychwstanie, karta zmartwychwstania, nowe pomysły, nowe projekty, być może nowy kontrakt rzeczywiście, nowa praca, nowe jakieś umowy, kupno-sprzedaż domu, wynajem domu, nie wiem, jakaś dobra pasa, zaczyna się coś tutaj od nowa, zmartwychwstaje, naradza się jakaś nowa, narodzi się jakaś nowa, dobra, pozytywna pasa i uwolnijcie się od tych starych rzeczy. Zacznijcie się nowo orientować, nowo tutaj na nowo zdobywać, zaczynać jakąś nową drogę, czy zawodową, czy finansową, czy emocjonalną. Zacznijcie od nowa, być może też jakaś nowa szansa w relacji, tak? Po wyjaśnieniu starych spraw. W każdym bądź razie to karta wyjaśnienia starych spraw, naradzania się nowych spraw, odcinania się od starych spraw i jakaś nowa, lepsza decyzja na coś nowego, nowe projekty być może. No i uwolnienie się od starych balastów, zaczęcie nowej drogi, nowych właśnie lepszych jakichś tu zamierzeń, tak? Także bardzo no, ciekawy, powiem szczerze, tydzień. Jakieś ważne tutaj sprawy, dobre kontrakty, ale konkurencja. Też uwaga na jakichś fałszywych tutaj we wtorek ludzi, którzy chcą triksować z Wami. W poniedziałek macie się tutaj upiększyć, tak? By być może jakieś te rozmowy ważne przeszły dobrze. No i od piątku zaczynają się nowe sprawy, kochani. W sobotę jakiś smutek, sentyment, żal po straceniu czegoś, libeskuma, czyli jakiś, no nie wiem, wspominacie coś, wracacie do przeszłości znowu, jest jakieś rozczarowanie, czujecie się samotni, macie lęk, że stracicie coś czy kogoś, nie wiem, jakieś macie też ciężkie tutaj doświadczenia, jeśli chodzi o miłość, emocje, jakąś taką macie no, złą pasę w sobotę, gdzie, nie wiem, czujecie się po prostu samotni, jesteście jacyś tacy rozżaleni, czy niepewni, czy, no nie wiem, czy macie jakieś po prostu tutaj wątpliwości, cierpicie, jeśli chodzi, nie wiem, cierpienie duszy, serca, tak, wspominanie. Także nie wiem, jakiś taki dzień smutasa, natomiast nie wiem, czy coś, no nie daj Bóg, tutaj coś się być może zdarzy, że coś stracicie, nie wiem, ktoś może nawet umrzeć lub może jakaś tam choroba, no jakiś tutaj smutek po prostu, także uwaga w sobotę, by się nie za bardzo tak przejmować i nie wpaść w jakieś takie bardzo smutne, negatywne myślenie lub w jakąś depresję. Także uważajcie, by nie przesadzić z tym smutkiem, tak, z tymi wspominaniami. Natomiast w niedzielę rycerz, no rycerz znowu, kochani, monet. Rycerz monet, czyli zawalczyć proszę o sprawy zawodowe, o sprawy finansowe. Piszcie, jeśli szukacie pracy, piszcie w niedzielę już maile, wysyłajcie wszystkie podania mailami, wszędzie już szukajcie, patrzcie na anonsy, zawalczcie, no rycerz waleczny, tak walczy, czyli zawalczcie w niedzielę już o coś, proszę, co ma Wam przynieść korzyści finansowe i dobrą pasę zawodową. Oczywiście też może ten rycerz walczyć o jakąś stabilność relacji, tak? Jakieś zaufanie, wierność, piękny czas w relacji. No też ten rycerz może właśnie walczyć o coś stabilnego, stabilny związek, może tutaj mieć jakąś inicjatywę, czyli warto w niedzielę zawalczyć jakąkolwiek stabilizację, stabilność, bezpieczeństwo potrzebujecie, tak? Czy finansową, czy zawodową, to walczcie, walczcie. W niedzielę powinniście już być aktywni i energiczni i działać. Jeśli walczycie o stabilność związku, tak? No to w niedzielę też jest dobry dzień, by tutaj poukładać, powyjaśniać wszystkie sprawy, by zdobyć zaufanie partnera, wiarę w to, że ten związek ma szansę bytu, jest stabilny, czy może być stabilny, byście znaleźli szczęście, stabilność i bezpieczeństwo. No ciekawe, ciekawe karty, różnorodne, taka mieszanka właśnie wielu tutaj różnych spraw. Być może rzeczywiście walczycie o finanse, o sytuację finansową w tych ciężkich czasach, więc skupcie się tutaj, by jako rycerze, tak, działać, walczyć, być aktywnym. No rycerz to jest karta aktywności, pomysłowości, kreatywności, właśnie walki o swoje, dążenie śmiałe do celów, tak, które sobie założymy. Także tutaj no, przejmijcie inicjatywę. Jeśli są jakieś sprawy tutaj ważne dla Was do osiągnięcia właśnie tych pięknych 10 monet, tak, które pokazuje nam właśnie ta karta na dnie talii. Zobaczmy jeszcze, jakie energie. Proszę o wskazówkę energetyczną. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Proszę o wskazówkę energetyczną na następny tydzień. Community. Czyli widzicie, społeczność, praca w zespole, przebywanie w zespole, kontakty, no, rozmowy, być może ktoś Wam tutaj z community, czyli z grupy przyjaciół, nie wiem, współpracowników, z grupy Waszych kolegów, znajomych pomoże, tak? Być może Wam tutaj te jakieś wskazówki do działania, czy wesprze Was, no tutaj są ważne po prostu kontakty społeczne, kontakty, współpraca, kooperacja z zespołem, dobra wymiana z ludźmi, tak? Dobre rozmowy, dobra właśnie kooperacja. No i uwaga tutaj, ponieważ była w środę ostroga, by się nie pokłócić, nie sprzeczać, nie wybuchać, nie dawać prowokować, jeśli są jacyś rywale, konkurenci. Tylko mówi tutaj karta energetyczna o dobrej współpracy, o harmonii, o dobrej wymianie, kooperacji w zespole, tak? A nie rywalizacji i konkurencji. Także proszę tutaj postawić, no karta siódemki, czyli magiczna siódemka, bardzo duża harmonia właśnie w pracy, czy w kontaktach, w kooperacji z innymi ludźmi. No i jeśli jesteście w partnerstwie też, oczywiście mówi ta karta również o harmonii i dobrych kontaktach i rozmowach w partnerstwie, tak? Także takie karty, kochani, na następny tydzień od 6 do 12 grudnia. Życzę Wam pięknego grudniowego tygodnia. Uważajcie na siebie, ponieważ wieczory są już i noce są również zimne, więc bądźcie zdrowi. Życzę Wam pięknego, no, pełnego sukcesów następnego tygodnia. No i mam nadzieję, że w następnym tygodniu oczywiście będziecie zaglądać na mój kanał. Zapraszam Was, zapraszam również do komentowania, lajkowania i do nowych subskrypcji. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.